Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jak codziennie o godzinie 18 na moim kanale, na kanale Veto. Moi drodzy, dzisiaj jest Cezary Graf w biurze, w pustym... hipsterskim biurze w centrum Warszawy. Gdzie nie ma nic po prostu na razie. Gdzie nie ma nic, ale buduje się kapitalizm w wersji Anno Domini 2019. Tak, to jest, taki garaż. Tak, taki garaż, gdzie będą powstawały rzeczy. Korporacje dosyć mocno rozsiadły się na rynku i przedsiębiorcy są tutaj. W takich właśnie garażach. Tak. Bo dzisiaj właśnie będziemy mówili o tym, że można, że się da dużo rzeczy zrobić przez 30 lat. Od upadku komuny. Zrobiło się. No. De facto się zrobiło. Zaczynaliśmy, tak jak reszta państw z grupy państw postsowieckich, w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Po kryzysie lat 80. z rozpadającą się walutą, z rozpadającą się gospodarką, z w pewien sposób rozpadającym się społeczeństwem. Mhm. No a jesteśmy, gdzie jesteśmy. No i właśnie... Najpierw porozmawiamy sobie oczywiście o tym, ale najpierw chciałbym Wam pokazać kawałki wypowiedzi sądy ulicznej właśnie o tym, czy za komuny było lepiej po prostu. I potem wracamy do rozmowy. Zapraszamy. Czy ogólnie za komuny według Pani było lepiej? Zdaje mi się, że mnie było lepiej. A dokładnie co się zmieniło na gorsze? Straszna drożyzna jest po drugie. Nie trzeba było pracować, w sklepach nie było, człowiek był zdrowy, bo mało jadł. Wie pan, że tego. A teraz niech pan zobaczy, jak kobiety wyglądają. Chore, chodzą tak. Ja jedynie, że po prostu dalej nie jem i taki tryb życia. Smród był, o co było lepiej? Nie było smrodu na ulicach? A z jakiego względu? Może pan podać jakiś argument? Każdym względem, wie pan, jest wolność, demokracja i rynek pełny. No. A jak było za komuny? Co było najgorsze? Rozdzielnictwo, proszę pana, brak wolności wyjazdów zagranicznych. Proszę pana, za komunę było bardzo dobrze robotnikom. Dostawali, 5 lat przepracował, dostawał mieszkanie w budownictwie. Kto mieszkał w hotelu, 5 lat przepracował, na budowie otrzymywał mieszkanie. I otrzymywał pożyczkę bezzwrotną. No i 100 razy lepiej jest przed tym robotnikowi niż teraz. I chciałbym jeszcze w życiu, żeby te, co żyją, co pobierają 3000 miesięcznie, obniżyć im o 1/4. I to rozdać biednym robotnikom. Jeśli chodzi o publiczną służbę zdrowia, to jest, powiedziałbym, że jest gorzej niż było. Reformują i nie wyciągają właściwych wniosków z tych krajów, gdzie to jest zrobione dobrze. Służba zdrowia kiedyś była zła i w tej chwili jest zła, tylko że kiedyś to była większa możliwość dostania się do lekarza, a w tej chwili, proszę pana, no można czekać, proszę pana, 5 miesięcy w międzyczasie, umrzeć i wstać. Trudno powiedzieć. Zależy od finansów, jakie ktoś miał kiedyś, a teraz jakie ma. Ale jest ciężko, bo jest po prostu taka drożyzna, że ciężko jest przeżyć. Ciężko. Z drugiej strony są produkty, ale nie ma za co kupić, prawda? Ale to było do przewidzenia, że jak nie było na półkach, to były pieniądze. A jak są produkty, to niestety nie ma pieniędzy. Zmieniło się, to na pewno. Tak, trzeba to przyznać, że nieważne, czy za komuny było lepiej, jesteśmy teraz w tej rzeczywistości i możemy tylko z perspektywy historii oceniać to. Ja sądzę, że każdy powinien powiedzieć, że teraz jest lepiej, jest wyższy poziom życia niż za komuny. Mógłbym teraz, wiesz, puścić jakiś dziennik telewizyjny, gdzie ludzie biją się o chleb, czy na przykład imperialistyczny rząd Stanów zrzucił stonkę ziemniaczaną, żeby zlikwidować właśnie uprawy. Więc mogłem takie rzeczy puszczać. Nie ulega wątpliwości, że przez ostatnie 30 lat cały świat się wzbogacił. Tak. Zasadniczo ze świecą szukać kraju, który by się nie wzbogacił przez ostatnie 30 lat. Są przykłady, szczególnie krajów, gdzie została wywołana wojna na Bliskim Wschodzie. Mhm. One podupadły. Tak, tak. Natomiast ogólnie prosperity wzrosło. Nawet na takiej Kubie i Korei Południowej. Na północnej. Północnej, przepraszam. Południowa jest sukces gospodarczy. No to tak. I są kraje, które tak jak Polska zaczynały od bardzo ciężkiego położenia na początku lat 90.
też zaciągnięto kredyty, też próbowano coś zrobić, ale nic nie powstało. Albo powstało niewiele. Ale ta Ukraina, jak zaczynaliśmy właśnie nasze zmiany ustrojowe, to Ukraina nawet była według PKB, PNB była bogatsza niż Polska. Tak, a my mamy drugi wynik gospodarczy po Czechach, z naszego koszyka państw, bo ja przestrzegam przed porównywaniem się ze Szwajcarią, Norwegią, Australią, Wielką Brytanią, USA. To jest niepoważne. No tak. Mówimy o postsowieckich krajach. Poważne jest porównywanie się tutaj z naszym koszykiem, ewentualnie z szukaniem podobnych gospodarek na świecie, z którymi się możemy porównywać. Pod względem wielkości, pod względem pułapu startowego w okolicach lat 90. I to wyszło nie najgorzej wszystko. A mamy też dobre położenie. Mamy surowce naturalne, mamy węgiel kamienny, mamy miedź, mamy srebro, mamy trochę gazu, mamy trochę ropy, prawdopodobnie w szelfie Bałtyku, którą wystarczy eksploatować. Mamy rzeczy. Mamy 2 czy 3 miliony ludzi, którzy niedawno w ciągu ostatnich 10-15 lat wyjechali, nauczyli się pracy, nauczyli się zachodniej kultury pracy, jednocześnie nie stracili jeszcze polskości. Dumy? Mówią po polsku, tęsknią za Polską, bo funty euro przysyłają są rodzinie. Fajne, ale tęsknisz. Ale najzwyczajniej w świecie tęsknisz, nawet za wadami ludzi, którzy tutaj chodzą po tych ulicach, nawet za wadami. Racja. Nawet za tym zawiścią sąsiada. Możesz. Po 10-15 latach w Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Norwegii. To trochę tam inna kultura jest po prostu. Jest to nie my. To zwyczajnie w świecie nie my. Natomiast to jest kapitał, który tam żyje, pracuje. On chce wrócić. W wielu, wielu przypadkach chce wrócić. Odkłada tą decyzję w wielu przypadkach, bo jeszcze chcą troszkę zarobić ci ludzie. Mhm. Nie wiedzą, co będzie dalej w Polsce. Nas czekają kleszcze demograficzne w dekadzie 2030. No, gadaliśmy o tym w poprzednich odcinkach. A po roku 2030 czeka nas otchłań demograficzna. Mhm. Jeśli tutaj nie zapanuje merytokracja, rządy ekspertów... Proszę cię, co ty? Jeśli nie zapanuje... To będzie źle. Jeśli nie leci z nami pilot. Ściągam uśmieszek. Jeśli nie leci z nami pilot, albo leci taki, który zajmuje się tylko i wyłącznie walką o miejsca na listach wyborczych, a potem może czymś innym też niedobrym po wyborach, to mamy przekichane. Natomiast jeśli uda się skonsolidować władzę i zaprowadzić merytokrację, no to będzie taki dom starców uporządkowany z zielonym trawniczkiem. I smaczną owsianką, bo też się postarzejemy, też pewnych rzeczy się nie da zatrzymać. No tak, natomiast pytanie, czy to będzie typ wenezuelski domu starców? Czy grecki, tak? Czy skandynawski. Okej, rozumiem. W sensie dzielimy się bogactwem? Nie, porządek, żeby się dzielić, to trzeba mieć czym, jeśli w ogóle zaczynamy takie tematy. No dobra. Takie pomysły. Zobaczymy, jak to będzie. Ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy leci z nami pilot i czy on ma pomysł. Merytokrację nie jest tak trudno, znaczy w teorii nie jest tak trudno wprowadzić. Trzeba wziąć najlepszych ludzi z biznesu, finansów, przemysłu, menadżerów, usług i handlu. Tak, zapłacić im 20-30% więcej niż płaci rynek. Przy pomocy służb specjalnych pilnować, czy grają do właściwej bramki, bo może im się coś pomylić gdzieś tam po drodze. I w 20, 30, 40 lat powstaje Dubaj czy Singapur. Tak działa merytokracja. W wiosce rybackiej powstał Singapur, na pustyni powstał Dubaj. Mhm. Bo był pomysł na to wszystko. Natomiast jak pomysłu nie będzie, to przy kleszczach demograficznych i przy pewnych trendach na świecie, które mają miejsce, otóż przez wysokie technologie są wysysane najbardziej marżowe rozwiązania do kilku miejsc na świecie. Do Doliny Krzemowej, do wschodnich Chin, paru jeszcze innych wysepek. No i tam kapitał idzie. No. I tam idzie kapitał. I tam idą zyski, tak? No ale dobra, bądźmy realistami. Mamy taką, a nie inną klasę polityczną, mamy takich, a nie inne społeczeństwo, które podąża za takimi autorytetami medialnymi i politykami, którzy, wiesz, dociskają im śrubę i wierzy w to, że nagle co system stanie zmieniony, odrzucony i nagle będą ludzie wybierać ekspertów? Proszę cię. Wybierać może i nie będą, ale tam mam wrażenie, jeśli chodzi o partię rządzącą, że to nie są sami utracjusze i nierozsądni ludzie, bo na przykład udał im się marketing. Dobrze to zrobili. No, jeśli chodzi o to, to są korporacją bardzo dobrą. Jeśli umieli wynająć marketingowców, to być może umieją wynająć najlepszych ludzi z przemysłu, finansów, handlu, usług, administracji publicznej i zrobić merytokrację. Może. Wiesz, to jest. Ja nie twierdzę, że tak jest.
Ja się modlę o to. Myślę, że to jest jedyna szansa na dekadę 2030. No bo choć teraz rozumiem, przejdźmy do tej geopolityki, bo mamy względnie stabilny tutaj obszar, tak? Tak, to też jest coś, co się udało. Dobra. Ukraina za miedzą nie jest stabilna. Dlatego mamy 2 miliony Ukraińców pracujących w Polsce, bo mamy po prostu lepsze warunki. To jest kolejna rzecz, która się udała, czyli w miarę sensowna imigracja Ukraińców, którzy są dorosłymi, młodymi, bardzo pracowitymi ludźmi w praktyce. Tak. No i blisko kulturowymi. I Azjatów z różnych części Azji, którzy tak samo nie przyjechali tu po zasiłki, tylko po to, żeby albo robić biznes, albo pracować w czymś biznesie. I to są dorośli ludzie, którzy od razu w dniu drugim po przyjeździe muszą wkładać do gospodarki. Oni nie idą na zasiłek. Oni zaczynają od dnia pierwszego wkładać do ZUS-u, w podatkach i pracę swoją, wytwórczość. Nie wiem, czy wiesz, że drugie pokolenie Wietnamczyków w Polsce, tak. Że już mamy polskich Wietnamczyków. Tak, oni w Warszawie odcinają już trochę kupony sukcesu swoich rodziców lat 90., 2000., ale to jest normalne. To jest normalne, natomiast nowy napływ imigracji ukraińskiej, częściowo białoruskiej, częściowo rosyjskiej, ale głównie ukraińskiej oraz pracowitych, pokojowych ludów azjatyckich, bo to dominuje. Nie można powiedzieć, żeby dominowali lenie, żeby dominowali ludzie, którzy przyjechali. Bo w Polsce się nie da z zasiłków żyć. One pomagają. W skrajnym przypadku. W skrajnych przypadkach dla ludzi, którzy niewiele od życia wymagają, bardzo niewiele. Natomiast w 98% są to ludzie, którzy wkładają do gospodarki. Jest to sensowne. A pomimo różnych blokad mentalnych, jakie były pośród Polaków, rządzących być może do ludzi z zewnątrz, to ta imigracja nam się udała. I ona jest jedynym ratunkiem. Tu można długo dyskutować, ale ona jest jedynym gospodarczym ratunkiem. Bo... Ja wiem. Jest ogromna dziura właśnie ZUS-owska, demograficzna. I ona będzie się pogłębiać z roku na rok. No tak, o to chodzi. Trzeba sobie to przyznać. Chcielibyśmy, żeby Polacy wrócili z obczyzny, z Wielkiej Brytanii do Polski, ale... Tak naprawdę tą dziurę demograficzną zasypana została właśnie przez imigrację. Lepiej tą imigracją niż taką, która na przykład poszła do niektórych krajów zachodnioeuropejskich. No tak, gdzie mamy już mieszankę kulturową maksymalną. I polowanie na socjal. Tak. To jest naprawdę lepsze. No. Mamy położenie geograficzne. To może od nas nie zależy, no ale ono jest jakie jest. Jest dobre gospodarczo, ale poniekąd jest to też strefa zgniotu w sytuacji, kiedy się geopolityka zmienia. No tak, rozumiem. Chodzi ci o, że wszystkie siły, największe siły świata... Tak, jesteśmy między duetem francusko-niemieckim, a Rosją i Chinami. No i wsparciem amerykańskich sił i trzeba chińskich nawet. Trzeba lobbować za wielką wodą, jeśli PiS ma pomysł, to musi, oni jeżdżą do Stanów, aby lobbować, żeby tu była przeciwwaga dla Niemiec i Francji, a nie strefa chaosu rozdzielająca Niemcy i Francję od Azji. Bo jeśli oni za wielką wodą wpadną na to, że tutaj jest najlepsza strefa chaosu, która oddzieli te dwa bloki i im skomplikuje gospodarczo, to my sami nie oddzielimy, bo można nas obejść górą, dołem. Natomiast jeśli taki będzie geopolityczne rozdanie, mamy przekichane. Rozmawiałem też o tym z Tomkiem Wróblewskim a propos Centralnego Portu Komunikacyjnego, że to właśnie Amerykanie będą potrzebowali tego portu, żeby przeładunek robić swoich sił, no i zaznaczyć swoją właśnie strefę wpływu. I zablokować też chiński jedwabny szlak. Teoretycznie po tym, jak to wygląda za oknami, nie wygląda na to, żeby od samego początku tu była planowana strefa chaosu. Ważne jest natomiast, żeby ktoś na to nie wpadł za wielką wodą, żeby tu zrobić strefę chaosu. Zarówno Korea Południowa, jak i Japonia, jak i Niemcy wylobowały sobie za wielką wodą, mówimy o Stanach Zjednoczonych oczywiście, sukces swój gospodarczy. Da się to wylobować. Możemy być lojalną Stanom Zjednoczonym przeciwwagą dla Niemiec i Francji. Jest to możliwe. Ja myślę, że do tego dążą, to mi się wydaje. Oby, bo ja niestety jestem pesymistą, jeśli chodzi o takie, gdzie się zbierze dwóch Polaków, tam są trzy poglądy, że my sami się tu umówimy na merytokrację. Jestem pesymistą, jeśli chodzi o to. Że Korwin przemówi i wszyscy powiedzą tak, robimy. Czołem Wielkiej Polski. Czołem. Jestem pesymistą. Ja też tak sądzę niestety, że
że jesteśmy satelitą i będziemy nadal satelitą i jak już jesteśmy tą satelitą, tylko to bierzmy te pieniądze. Ładnym poukładanym, jak Korea Południowa, Japonia czy Niemcy, tak. które przeszły podobną drogę. Japonia dostała ogromne pieniądze od Stanów Zjednoczonych. I merytokrację pewnego rodzaju w latach 60., 70., 80. Tak. Potem był kryzys, Japonia za mocno urosła i musiała być usadzona, ale spadanie z konia tak wysokiego, jaki ma Japonia, no jest przyjemne. Ostatnio właśnie widziałem jakiś materiał na kanale od DeMarco, to jest taki bardzo stary kanał, są przetłumaczone właśnie wypowiedzi, często właśnie z tej za wielkiej wody. Jeden z właśnie z filozofów powiedział, że Polska właśnie stanie się bogata przez to właśnie, żeby oddzielać tą strefę wpływów francusko-niemieckich, rosyjskich i jeszcze właśnie chińskich, że oni tu potrzebują tego przyczółku. To jest bardzo trudne, ale to jest wykonalne i to jest jedyne, co ja widzę gospodarczo możliwe. To się wyjaśni przy pierwszej koniunkturze, przy pierwszym kryzysie, po reakcjach pilotów będzie widać, czy jest to gra na strefę chaosu, czy na przeciwwagę Niemiec i Francji. Czy gra na porządek, czy gra na bałagan. Pogłębiam te tematy na swoim kanale Cezary Graf. No, polecam serdecznie. Zapraszam. Co oprócz tego przez te 30 lat się zmieniło? Dużo kapitału... Postarzeliśmy się, no, tak, ale to jest in minus. Dobra, co się zmieniło? Bo ty, na pewno siła nabywcza kapitału wzrosła, weszły zagraniczne korporacje, zagraniczny kapitał. Że wymiana kapitału między Unią Europejską a Polską się zwiększyła i przyszło dużo projektów, było współfinansowanych ze środków zabranych najpierw w podatkach, no to... Tak, tylko są miejsca na ziemi, gdzie wydano środki, wzięto kredyty, a infrastruktura nie powstała. No tak. Została no. zdefraudowana. Tak. Tu kulturalnie zniknęło 15%, ale infrastruktura jest. Tak. Czasami coś zostało przepłacone, no, typu ale... Stadion Narodowy. Czy bardzo przepłacone, ale infrastruktura jest. Więc to jest, nie jest czarno-białe, jest szare. To się rozwinęło, tak jest. I co jeszcze w takim razie oprócz tego? Bo mówiłem, mamy gazoport teraz, jeśli chodzi o takie bardziej stare rzeczy geopolityczne, rozbudowana sieć autostrad, jest dróg pluszowy krajowych. Pręgierz. Nie można powiedzieć, żeby były represje polityczne, nie można powiedzieć, żeby był terror jakiś wyjątkowy, nikt nam skarbowy. Nikt nam nie strzela w głowę. Podatki są wysokie i rosną, ale nie ma terroru, nie ma zamykania w lochu i wyrzucania klucza. Czy tępienia opozycji siłą jak w Wenezueli, że siły rządowe mordują normalnie opozycjonistów. Są takie miejsca na ziemi. No po Ukrainie biega wielu ludzi z bronią, zdesperowanych. To się teraz troszeczkę uspokoiło, ale 2-3 lata temu oni się rozlali. Dwa, trzy lata temu, a dalej możesz być przez policję ukraińską okradziony. Znam wiele historii, że ktoś jedzie dobrym samochodem z Polski robić interesy na Ukrainie, zatrzymuje go patrol policji, twierdzi, że ma 3 promile we krwi i go okrada na wszystko, co ma, na kartach, wszędzie. Takie są historie na Ukrainie. W mundurach to robią ludzie. Ja na granicy na Ukrainie musieliśmy płacić haracz. Znaczy w sensie łapówkę za przejazd na granicy, żeby nie czekać 5 godzin, czy 6 godzin, czy 8 godzin na granicy, tylko żeby być puszczonym w 15 minut. Są teorie ekonomiczne, że pewien poziom małej korupcji jest nawet korzystny, bo można pewne blokady prawne przeskoczyć, może być rozwój gospodarczy. Ale to, co się dzieje na Ukrainie... Ale to ciekawe... Co się dzieje na Ukrainie, na pewno korzystne gospodarczo nie jest. No tak. To jest katastrofa. To jest katastrofa ekonomiczna i społeczna. U nas jest to wyplenione do takiej właśnie małej korupcji, tak? Tak, a zmienia się też pokolenie i to jest na akceptowalnym poziomie. Boję się, że przy większych projektach to jest troszkę inaczej, ale na tym najniższym poziomie, na administracji samorządowej i tak dalej, jest przyzwoicie, jest już europejsko. Ja już dawno nie słyszałem, żeby właśnie policjanci brali łapówkę za mandat. To już promile pewnie sytuacji, nie? Minimalne procenty. Pewnie tak. Zmieniło się. Zmieniło się też pokolenie. No, policjanci dzisiaj mają, niekiedy są z pokolenia Z już. No tak, racja. No tak, 18-19 lat już. No. 20-21. Zka ma 24 lata w porywach. Można być policjantem w drogówce w wieku 24 lat. No właśnie. Mamy dodatkowo, gospodarczo wiem, a tak właśnie kulturowo, mamy taką amerykanizację kultury? Na całym świecie. To na całym świecie pewnie lepsza amerykanizacja niż sinizacja, bo Chiny to jest inna planeta.
Oni mają zalety, są pracowici ludzie, ale intuicja mi podpowiada, że prędzej dogadamy się z Amerykaninem czy Rosjaninem niż z Chińczykiem. I zobaczymy, jak będzie też ich wielkoduszność wyglądała Chińczyków w momencie, jak, bo oni mają, zaczynają się problemy gospodarcze dosyć poważne. No, sypią się te gliniane stopki. I jeśli się czerwone gliniane stopki posypią do końca, to zobaczymy, jak ich wielkoduszność będzie wyglądała, bo to też przy gigantycznych nadwyżkach, jakie oni generowali produkcyjnych, też mogło inaczej wyglądać przy wzroście gospodarczym 7-8% rocznie. Natomiast jak to zacznie doznawać rora, to też może się zmienić trochę zachowanie Chińczyków na arenie międzynarodowej. Zobaczymy. Mhm. Rozmowy z przedsiębiorcami polskimi, którzy robią interesy w Chinach, wiem, że to jest bardzo trudny partner. Bardzo trudny partner. Mhm. I tak średnio, bo to wszystko zależy od człowieka, ale średnio łatwiej się dogadać z Amerykaninem niż z Chińczykiem. Mhm. Można o sprawy geopolityczne, można obejrzeć odcinki z panem Pyflem. Pan Pyfel, tak się chyba nazywa, na kanale Nam Zależy też właśnie widziałem, bo też tam na Nam Zależy występowałeś chyba 3 razy, tam są też jeszcze inne materiały. A co w takim razie było lepsze za komuny? Co było lepsze? No. Komuniści strasznie kłamali. Kłamali w sprawach gospodarczych, w sprawach militarnych bardzo kłamali. Natomiast mam wrażenie, że... To była taka wydmuszka, tak? Gospodarcza... Tak, a kłamali, że są najlepsi. No tak, że normy wykonane... Nie była to prawda. Natomiast mam wrażenie, że mniej kłamali w sprawach społecznych. Czyli jeśli dzisiaj byłby PRL, załóżmy komuna, i komuniści mieliby dzieci, które patrzą 13 godzin dziennie w telefon, to by jasno o tym mówili i próbowali to plenić, walczyć z tym. Mhm. W sprawach takich czysto społecznych, ludzkich, myślę, że było zdrowsze podejście. Nie wiem, czy to z komuny wynikało, czy bardziej z czasów, bo jednak inaczej pewne rzeczy były postrzegane kilkadziesiąt lat temu. Mhm. Ale mam wrażenie, że w takich czysto ludzkich sprawach to oni byli bardziej szczerzy. I bardziej dobitni, i bardziej męscy, i bardziej zdecydowani. Po prostu by ręką twardą odjęli np. pato streamerów i tak dalej. Coś w tym guście. Ugłupienie Coś w tym guście, bo wiedzieliby, że jak wychowają pokolenie złożone z wraków, to niezależnie od systemu, od merytokracji, od czegokolwiek nie będzie dobrze. Ja mam wrażenie, że za 10-15 lat to nie będzie ani kim, ani na kim wprowadzać tej merytokracji, więc to jest ostatnia szansa. Tym bardziej, że moim zdaniem około 20-21 roku zacznie się sypać Euroland i on będzie zajęty sobą. Więc my będziemy mieli chwilę, żeby zrobić ustawę Raczka 2, wrzucić do śmietnika te setki tysięcy... Wilczka. Wilczka, oczywiście, teraz ty mnie. Wilczka 2, wrzucić te setki tysięcy stron zawiłego prawa do śmietnika. Dobra. I napisać od nowa system. Złożone 6 ustaw, 1000 stron limit prawa. No. Będzie i sprawiedliwiej, i ludzie prawa też odzyskają jakąś radość spełnienia tego zawodu, bo to, co się tam teraz dzieje, to jest dalekie od radości. Wiemy te zdjęcia tego ustawy o VAT, która się zaczyna tak, ale w ostatnie lata takich wielkich książek. To jest nieśmieszny żart, co tam się dzieje. No. I to, my potrzebujemy tak naprawdę biegunka. 3 ustaw, 3 kodeksów. Potrzebujemy węgla, zjeść więcej węgla na tą biegunkę ustawodawczą. Tak, tylko że to się nie da odkręcić tego, to trzeba wyrzucić do śmietnika, wziąć kodeks karny taki, jaki jest, i kodeks wykonawczy karny, kodeks cywilny taki jest i wykonawczy, i kodeks administracyjny taki jest i wykonawczy. Resztę do śmietnika i na podstawie tych 6 w sumie ustaw powinno się toczyć orzecznictwo i na podstawie doświadczenia życiowego i rozsądku. Wtedy każdy będzie mógł żyć. Teraz nie wiadomo, o co chodzi w prawie. Już nikt nie wie. Już nikt nie wie. No masz rację, no. Wystarczy, że będzie jakaś kontrola i urzędnik może znaleźć setki różnych interpretacji do jednej sprawy. Nikt nie wie, o co chodzi tam już. Tak. Działy prawne w korporacjach zachodzą w głowę każdego dnia, gwarantuję ci. Nie mówiąc o przeciętnym obywatelu. My pewnie łamiemy tu kilka przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i innych. W tym momencie to jest żart. No. Bardzo, bardzo możliwe, że nawet nie powinniśmy w nie tutaj wchodzić. Czy zmieni się oblicze tej ziemi? Czy uniesiemy się na merytokrację? Czy coś się poprawi? Zobaczymy. Na dzień dzisiejszy niestety ja myślę, że są mniejsze szanse niż większe.
Natomiast reakcją na pierwszą dekoniunkturę, po tym jaka ona będzie, czy będzie dalej w stronę podnoszenia podatków, redystrybucji, komplikowania prawa, dziesiątek ustaw kolejnych, przekładania z garnka w garnek i tak dalej. Chcesz wygrać wybory, to robisz to. Wybory moim zdaniem są wygrane już przez jedną z partii. Tak jest. Chociaż się odbędą za 3 miesiące, tak. Bo ona zhakowała duszę Polaków. Polakom odpowiada to, co ona świadczy. Dokładnie. Demokracja została zhakowana i będzie jeszcze większość konstytucyjna. I być może, nie wiem, tak dokładnie nie, jest to trudne do przewidzenia, ale być może. Jeśli będzie ta większość konstytucyjna, bądź jej nie będzie, zobaczymy, to oni praktycznie rzecz ujmując będą najbliżej, praktycznie rzecz ujmując, zrobienia albo porządku, albo bałaganu potem. Mhm. Tak? I to od nich będzie zależało. Oby tam było 5 mądrych mężczyzn, być może kobiet, którzy będą w stanie merytokratycznie to ustawić wszystko. I jak się zacznie sypać Euroland przy okazji, to bez pomysłu, bez pilota będzie bardzo źle. Z pomysłem, z pilotem będzie to okienko w historii do zrobienia. I do zapisania się na kartach historii. Małego, tak? Dubaju. I zapisania się na kartach, dokładnie, bo każdy ma przed sobą ograniczoną liczbę czasu. I być może warto się zapisać w historii, robiąc porządek na tej ziemi. Mhm. Merytokratyczny. A te rozwiązania są zbadane. Niskie podatki, proste prawo, a odświeżone instytucje. Jest animacja na kanale, znajdźcie sobie, w jakim kraju chcesz żyć, z takim znakiem zapytania. Jest tam dowiedzone, że dłuższe jest życie, że jest mniejsze bezrobocie, że lepsze jest oczekiwanie życiowe, że lepsze jest zdrowie, właśnie gdzie są niskie podatki, proste to prawo i wolność gospodarcza. To nie jest czarna magia. Czasami się znajdzie wyjątek, który nabudowany setkami lat kolonializmu i wielkich firm, imperializmu, może się pobawić 50 lat w socjalizm. No tak. Natomiast to nie udowadnia, że socjalizm działa. Bo nie działa, bo jest wbrew naturze ludzkiej. Dokładnie tak. No. I pomimo tego ludzie nadal sądzą, że może to nie był prawdziwy socjalizm. No i dlatego... Który? W Skandynawii, czy... No nie wiem, może te osoby tak mówią, że jak upada socjalizm w Wenezueli, to może ktoś powie, że to nie był prawdziwy komunizm, socjalizm. Tak, i od nowa musimy wprowadzać. Tak, tak, troszeczkę... Skandynawskie kraje skończą się w fundusze, zaczną się problemy. Bo tak się zawsze to będzie kończyło. Tak. Mimo tego, że mają wysokiego konia, z którego spadają, i trochę innych ludzi. I my też. Trochę widzisz, lepiej pasujących do tego pomysłu. Oczywiście to też się skończy. To też się skończy. I nasz kraj też zaczyna, rozumiem, zwiększać te wydatki socjalne, zwiększać redystrybucję dóbr zbieranych przez lata 90. i ten milenium. I teraz zaczyna się... Ale to nie jest wysoki koń, to jest taki konik polski. No tak, no, kucyk. No, doszliśmy do kucyka i od razu chcemy... I od razu chcemy zeskakiwać otchłań historii znowu. No właśnie. Szkoda byłoby. Bogaci zwieją. Biedni, klasa średnia wyższa, wszystko odbierze na skórze swojej. Wszystko. No najłatwiej ich cisnąć, no nie? Nie uciekną. Chyba, że do pracy na zmywak do krajów zachodu, ale to co to za ucieczka? Wygnanie, nie ucieczka. No, dzisiaj doszły mi już słuchy, że będzie bykowe, że będzie nowy podatek dla osób bezdzietnych. No podatek, tak? Podatek i to nie wiem, jak to się ma w stosunku do tolerancji i równości wobec prawa, ale prawo jest ta... Ach, musiałbym mocno. Nie jest taka, musiałbym mocno. To jest gnojenie i upodlenie człowieka, nawet jest mnóstwo ludzi, którzy... Tylko że jest pluszowy pręgierz. Gdyby dołożyć do tego jeszcze totalitarny, taki twardy pręgierz, to byłoby bardzo niewesoło. No. Natomiast jest to totalny chaos prawny plus pluszowy pręgierz, dzięki temu jakoś to jeszcze funkcjonuje. No i jeszcze chodzą słowa, że będzie VAT 26% w przyszłym roku. O 3% w górę. Zobaczymy. Może tam lecą z nami ludzie, którzy rozumieją, co jest grane i w co jest gra. I że trzeba wylobować za wielką wodę tutaj przeciwwagę dla Niemiec i Francji, a nie strefę chaosu. Niestety chaos jest łatwiej zrobić niż porządek. Mhm. Bo to wystarczy ze stołu zrzucić rzeczy i masz chaos. Poukładać jest trochę trudniej i człowiek ma tendencję do wybierania łatwiejszych rozwiązań i za wielką wodą może wpadną na to, że lepiej skorzystać z łatwiejszego rozwiązania, bo geopolitycznie to daje pewne atuty. Oddzielenie za wielką wodą boją się sojuszu
niemiecko-francuskiego z Rosją i Chinami. Mhm. De facto Eurazja byłaby samowystarczalna wtedy. Samowystarczalna. Mhm. Tego się boją. Ale to nie tędy droga. To naprawdę nie tędy droga. Myślę, że wyczerpaliśmy ten temat maksymalnie. Ja jestem bardzo zadowolony, że nie żyjemy w czasach komuny, a nie żyjemy w czasach średniowiecza i tak dalej. Jesteśmy naprawdę w dobrych czasach żyjemy. Żyjemy w jakich żyjemy. Nasze wady, mają twoje pokolenie i moje, no, nie wiem, czy z tego samego pokolenia jesteśmy, nie? 85. No to, no to 6 lat różnicy, no to ja 79. No to wszystkiego dobrego. W takim razie ja się bardzo cieszę, że w takich czasach żyjemy, że naprawdę... Mają one zalety, tylko że bardzo kończy się super cykl prawdopodobnie i nadchodzi super kryzys. No i te pokolenia, które teraz będą sobie wchodziły w dorosłe życie, już mają gorzej. Wybory gorzej, a lepiej, to zależy, wiesz, to zależy. Najważniejsze, żeby się do tego przygotować, to właśnie promujemy na naszym kanale. Również nagrywaliśmy materiały o kryptowalutach, bo Cezary jest zwolennikiem, że to właśnie kryptowaluty będą tą odpowiedzią na kryzys i najlepiej zachowają kapitał. Dzisiaj obok złota bulionowego i dolara amerykańskiego kryptowaluty to jest wehikuł do pomnażania pieniędzy. Tak jest. Dolar i złoto defensywnie, kryptowaluty ofensywnie. No tak to wygląda, tu się trudno kłócić z rzeczywistością. Dokładnie. A na dnie kryzysu będą inne aktywa inwestycyjne, po kryzysie będą jeszcze inne, to fluktuuje. Dokładnie tak i można na Veto kupić sobie konsultację z tą godzinną, plus godzina. Ona jest w zależności od potrzeb klienta. No tak, racja, no bo słyszałem, że 2,5 godziny wydać, 3 godziny z jedną osobą. Niekiedy tak jest i po konsultacji przez 7 dni pozostaje do dyspozycji, okay. A z osobami, z którymi nawiążę współpracę, jestem w stałym, otwartym i bezpłatnym kontakcie. Okay. Więc to jest oczywiście dobra inwestycja. Jest próg wejścia, bo ja nie podlegam quantitative easing, luzowaniu ilościowemu i ja się nie rozmnożę, muszę mieć jakość, nie mogę mieć. Natomiast myślę, że jest to uczciwa oferta. 4500 plus na konsultację z tobą. Tak, to wygląda. Czwórkę dzieci trzeba mieć, żeby kupić konsultację. Przez miesiąc. Dokładnie tak. Więc bardzo serdecznie zapraszam do konsultowania się z tobą. Nawet to jest to właśnie do załatwienia. Link jest w opisie. I moi drodzy, widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku. Jutro o 18:00, a z Cezarem się widzimy jak zwykle raz na miesiąc. Do usług. Do usług, dokładnie. Zrobimy jakąś sondę teraz? Zróbmy sondę. Dobra, to jeszcze zrobimy jedną sondę w takim razie i może jeszcze w lipcu to będzie, także zapraszam do zobaczenia. Cześć. Udanych wakacji. Cześć.